Weronika. To stacja odwagi, bo ta droga to droga odwagi. Odwagi, by wydać samego siebie. Odwagi, by ponieść krzyż. Odwagi, by spotkać i usłyszeć tych, którzy w szumie miasta krzyczą. Ta droga to droga, gdzie słaba kobieta jest mocniejsza od pułku wojska, bo miłość i odwaga kroczą razem. Nie pytaj, gdzie jestem i dokąd zmierzam. Nie pytaj, czy mam siłę. Jestem tam, gdzie odczuwa się wstyd. Jestem tam, gdzie Bóg zostawia swoje oblicze, by być bardziej, by poznać, by dać i kochać, by stawać się obliczem, by stawać się miłością pełną odwagi, bo znak miłości Boga był widoczny w naszych sercach, by znak miłości Boga wlać w serca ludzi, by serce człowieka stało się jak ta chusta z wyrytym obliczem Pana, by być wereikon, prawdziwym obliczem Pana. Bo my przecież na Jego obraz, my na Jego podobieństwo, razem z genem bólu i cierpienia. Czy my, stworzenia, na Jego obraz i podobieństwo jesteśmy choć odrobinie podobni? Czy jesteśmy choć odrobinę miłosierni? Jesteśmy jak ta chusta Weroniki? Słyszymy w piśmie: wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Zatem stawajmy się jak Weronika. Stawajmy się niby ślad Bożego miłosierdzia. Stawajmy się, nieustannie stawajmy się, a nie tylko trwajmy.